Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Miki, witam was w kolejnym filmie z Miki Paka. Nie wierzył we mnie nikt, dwa miesiące na sam szczyt. Dzisiaj budzę całe miasto, bo po oczem robi ryk. Ziom, ale dzisiaj znowu bez kamerki, ponieważ jeszcze jej nie podłączyłem, tak wam powiem. I jakby to wam powiedzieć, jeszcze nie ogarnąłem tej kamerki całej. Ale co? Tutaj zobaczcie, że ostatnio skończyliśmy przy bosie. Tam jest jakaś mini wioska, jakieś dungeony, coś tam jest. I mieliśmy w tym odcinku pokonać tego bossa. 80 HP ma. Skąd wiesz, że to boss? Spójrzcie tutaj na tą ikonkę w tego smoka. Taką ikonkę ma każdy boss. Musimy koniecznie pójść poszukać jedzonka. Mam nadzieję, że tam jest jakieś drzewko z pomarańczami. Nie widzę. Muszę koniecznie zrobić farmę pomarańczy. Nie, chyba jest. Nie, to nie są pomarańcze. Kurczę. Idziemy go zabić. Idziemy go zabić. On już do mnie idzie. Byłem w ogóle w domku, ziom, ale odłożyłem itemki. Odłożyłem itemki i ogarnąłem się troszeczkę. Co to było? Ja go wziąłem tak siup i go nie ma? A ja chcę jego mieczyki i resztę itemów. Gdzie one są? One gdzieś powinny być. Nie wiem, zablokujemy wodę. O, co to jest? Zobaczcie. On tak sypnął, widzicie, jak on sypnął? Tego itemki się tu wysypały gdzieś. On strasznie sypnął. A ja szybko go zabiłem, gdybym wiedział, że go tak szybko zabiję, to bym od razu go zabił wtedy. To są jakieś książeczki wszystkie. Gdzie są te itemy? One gdzieś są, na pewno, bo ta woda niech spłynie sobie. Nie wiem. O, tam coś chyba było. Zobaczcie, jest coś. Co, teleporty? Poważnie? Tu są rzeczy, zobaczcie. Rat sword, słabiutki. To może być dobre. To są takie same, ale to jest ładniejsze. To jest ładniejsze zdecydowanie. Okej. Czy rozumiem, że to lapis lazuli jest takie same jak to Moff Scale? Ale niezbyt dobry jest to Moff Scale. Już nie mam jedzonka w ogóle. Przydałoby mi się nowe jedzonko skądś. Skąd mam je wziąć? Dobra. Z jakiś biureczko. Zanim je wezmę. Nie wiem, weźmy to. Książeczka. Aha. Book and Quill. Znajdź wioskę, zostawiłeś to 4.03. Ojeju. Co było 4.03? Nie mam pojęcia. Ale dobra, idziemy. Mam szukać wioski. No chyba znalazłem. Mój rendering tutaj bardzo pomaga. Mam normal. To gdzie są potworki? Nie ma w ogóle potworków. Mało ich się respi coś. Ale w sumie najpierw narzekam, że ich jest mało, a potem narzekam, że ich jest za dużo. Więc może lepiej niech tak zostanie. Tam się coś pali. Tu coś jest. Ale to skądś kojarzę, to chyba grałem kiedyś na jakimś modzie, coś tego typu. Nie wiem, czy nie grałem na tym modzie, chociaż nie wiem. Dobra. Tu jest kamper, prześpimy się u niego. Nie, jedzonka, nie mam żadnego jedzonka. Prześpimy się tutaj, muszę podejść blisko, żeby się wyspać tutaj. Okej. Staniesz już? Dziękuję bardzo. Błagam, jakieś pomarańcze albo jakiekolwiek. Sorry, ziomeczki. Jakiekolwiek jedzonko, błagam. Null helper. Jakieś kolejne łapki z tego moda. Uciekamy. Nie mam już w ogóle sprinta. Tu coś jest? To nie jest to. Chociaż to też mogę zjeść. Nie ma tu nic? No żadnego drzewka takiego nie ma, jak chcę. To ścinamy to. Mam nadzieję, że... Jak to? Że to mogę zjeść. Coś mi wypadło, ale malutko tego wypadło. Co to jest? Walnut? Dajesz to dużo? Aha, bardzo dużo mi to dało. Jeszcze kiwi mam, bo zebrałem. Okej, nie mamy jedzonka, będziemy bez sprinta chodzić. Ale nie, ja to kojarzę skądś. Chwila. Przejdziemy sobie tu bokiem? Nie przejdziemy. Ale to są jakieś moby kolejne. Null helper.
Ty, czekajcie. Tak, już wiem co to jest. Jeśli jesteś na moim kanale długo, to wiecie, że miałem serię Minecraft z kolegą z chłopakami, którą chciałem przywrócić. I to naprawdę w 100% praktycznie przypomina starą wioskę, jaką miałem z chłopakami. No zobaczcie. To jest mój domek. To był mój domek. Wejdźmy sobie tutaj. Świnka. Ale skrzynki są puste. Szkoda, bo miałem tu sporo rzeczy. Ale nie, zobaczcie, to jest... O, mapa jakaś. Czekajcie, tej mapy nie widziałem. A, to jest mapa tej wioski. Dobra. To jak, tutaj coś jest? To jest mój stary domek, zobaczcie. Tu jest ta piwniczka, którą piszę. Ale dobra. Puste są skrzynki. Scarecrow. Nie wiem. To była jakaś moja hodowla zwierzątek, zobaczcie. Tu co jest? To są główki. Ale nie, ja tu jakieś zwierzątka trzymałem. Ale fajnie, że znaleźliśmy coś takiego, zobaczcie. I to wynika z tego, że to jest stary domek X-Raya. No zobaczcie, nawet jest ten wielki napis, który zawsze tu był. Czyli to jest stara świątynia kaptena. Kurde, spadłem. Tu były schody kiedyś, więc obejdźmy to naokoło. Kurczę, w ogóle jedzonka nie mam już. Właśnie, z tego może mi jedzonko chyba wypaść. Szkielet. O, mamy to. Korny. I tu była rakieta. Wtedy odlecieliśmy stąd, ponieważ coś tam wybuchło kaptenowi, jakiś reaktor. Dobrze, teraz jedzonko mamy. W tym miejscu był reaktor, który wybuchł kaptenowi. Musieliśmy odlatywać rakietą. Tędy biegłem. No zobaczcie, to tędy na pewno. I tu stała rakieta, którą odlecieliśmy. Dam wam linka w opisie do tego wszystkiego. Ale tego tu na pewno nie było. Tu stał reaktor, który wybuchł. Tu są, wiedziałem, że to są schodki. Tu był domek X-Raya. Ale teraz gorzej coś wygląda. Sporo tu musiał stać. Skrzynki wszystkie puste, pewnie. Coś jeszcze będzie? Nie ma, robimy taki urbex starej wioski. To była stara wioska Minecraft z kolegą. Tu jest jeszcze domek, w którym mieszkał Pawcia. On był nigdy niedokończony. A potem mu się Minecraft znudził, ten domek już stał, tak. I tu też nic za bardzo nie ma. Okej. Tu jeszcze nie podchodzę, to obejdźmy. I tam jeszcze zobaczymy świątynię kaptana, może coś w niej zostało. Nie chcę tego jakoś za bardzo okradać. Ziomeczki, tutaj z mnie goni Null Helper. Może ja muszę coś tutaj ogarnąć, tu jest jakiś quest na pewno z tymi helperami. Był Herobrine Helper, teraz Null Helper. Teraz był kolejny boss Death. Nie wiem, może Herobrine'a jeszcze spotkamy. To za mną nie biegnie, dobra. Wchodzimy po drabinie. Nie przypomina to tej starej piramidy. Ale no, stara tu stoi już. Wiatr może, jakaś burza czy coś. Ale ją rozwaliło. Tu jest pusto. To totalnie nie wygląda jak ta piramida kaptena. Jakieś szafeczki. Telewizor, który mogę włączyć. Czy poza tym jakieś łóżeczko. Nic. Puste. Czyli zgaduję, że muszę pójść do tych nulów tam. Chociaż się tego strasznie boję. Ale on stało się kierką, która zadaje po 50 ataku. Nie powinno być problemu. Dobra, musimy tam dojść teraz. Boję się, że zabraknie mi jedzonka i oni mnie tam zabiją, więc jeszcze korny pozbieramy sobie. Są tu jakieś korny w okolicy? Tam są jakieś dungeony. To chyba jest normalny dungeon, tamta wieżyczka, widzicie? Widzicie? Kątem oka. Jest tam jakaś wieżyczka. Nie widzę kornów. To idziemy. Dobra, teraz nas nie zabiją, zobaczycie. Tam coś stoi, zobaczcie. Jakiś domek na drzewie tam jest chyba. To jest jakiś dungeon pewnie.
ale dobra. Raszujemy na nich. No dawaj, 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 noodle helper. Au, one są szybkie te helpery. Sypnął. Knife'y. Jakieś nożyki mamy. No dawaj, podejdź do mnie. Patrzcie, cwaniaków. Ale sypią się te itemki tutaj, zobaczcie. Au, au. Patrzcie, że mi na minimapce pokazuje, gdzie te itemki ich leżą. No te skórzane buty to niekoniecznie mi są potrzebne. Ale diamentowe nożyki to są fajne, bo nimi można rzucać, z tego co pamiętam. Czekajcie, weźmy żelazo, żebyśmy go nie stracili. Ale nie wiem, czy one czasem nie mają tylko jednego użycia. Nie ma ich tutaj już? Wszystkich zabiję naprawdę? Tu jest jeden. Nie trafiłem. Weźmy drugi nożyk, albo nie, nie marnuję ich. Szkoda mi ich. Ha! Lamus. Kurde. To jest boss. 200 HP ma. Ile tu jest tych helperów? Wiesz co, jakbym to wykopał? Tu jest ta woda, to tu wybuchło. Oni by tu powskakiwali za mną? Ha! Wpadł. Nie chcę, żeby boss tam spadł. Bo boss będzie jeszcze jakiś ważny pewnie. Dobra. Bijmy helperów. Boss na koniec. Muszę tam do nich chyba zejść. O nie! Fuck, fuck, fuck. Plecy. Fuck. Spadłem tam. O nie! Łóżeczko, dobra, ale przynajmniej weźmy korny. Weźmy stąd korny. Ja cię musiałem tu zginąć. Bez sensu. Dobra, musimy wziąć jakieś rzeczy. Idziemy do domku. Bierzemy stąd jakieś rzeczy, które nam się przydadzą do walki. Zostawiłem tu sporo itemów. Oj, się zbagowałem. I idziemy zaraz do nich. Nie mogę zostawić tam tych rzeczy. Musimy tego bossa załatwić. Coś lepszego, gdzieś tu mamy emeraldowe rzeczy. A dobra, bierzemy to. Bierzemy to. I to mi chyba wystarczy. Czy hełm weźmy? To mi raczej wystarczy. Light is dead. O nie! Oj. Zapomniałem. Przynajmniej w domku padnę. W domku padłem, to się liczy. Patrzcie, farta miałem, zdążyłem tu wbić. Nie no, dosłownie na takim kompletnym farcie tutaj wbiłem. Ale dobra, idziemy, wracamy tam. A ja znowu w tej wodzie będę. All dead, gdzie tu będę? O nie. Diaf, achievement get. Jak ja mam tu teraz podejść? Wiadro, wiadro. Zabierzemy tą wodę, musimy mieć wiadro i kobla. Nic innego, tylko wiadro i kobla. O nie. Zepsułem. Musimy mieć wiadro i kobla. Tak to teraz ogarniemy. Trzy żelaza, kobla, kobla. Zaraz ich tam rozwalimy wszystkich. Kobla. Wiaderko robimy. Musimy zabrać szybko tą wodę. Czy to nie jest woda tak naprawdę? Ale zabierzemy i wejdziemy w inne miejsce. Zdążymy to zrobić. Aj! Nie poszło tak jak chciałem. Dobra, jeszcze raz. Tym razem stoją tam te groby, więc spróbujemy to zabrać. Chociaż nie, jak zniszczy, to itemki się zepsują. Dobra, stoję tutaj, ale zobaczcie, że... Gdzie są moje itemki? Itemki ja chcę! Potrzebujemy dirta tam podłożyć. Dużo dirta. Zaś nie potworki zabiją.
Powiedzmy, że tyle mi wystarczy. Spróbujemy tak. Tam już nie będziemy stać na tej wodzie. Stajmy tutaj. Ja chcę to podło... O nie. Dobra, już po mnie. Już zdycham. Już nie ma szans. Au. Zginę naprawdę? Poważnie? Jeszcze raz. Dobra. To niech sobie znika. Robię coś strasznie głupiego. Aj. Nie tak. Jak ja się podpaliłem, to już nie przestanę się palić. Od tej wody już się nie przestanę palić, tylko gdzie jest reszta mojego ekwipunku? Czemu cały czas zostaje ten sam achievement? To mnie dziwi. Ale inaczej tego nie ogarnę. Musimy odzyskać nasz stary ekwipunek. Gdzie to jest? Tutaj. Tu zaraz przyjdziemy. Tylko muszę mieć jakiekolwiek rzeczy. Ale te jakiekolwiek rzeczy, one są tutaj. Tutaj wejdę? Patrzcie, prawie się spaliło, więc... Okej. Dobra. To bym podłożył tutaj. Jest, mamy to. Wow, prawie spadłem teraz. Okej. Teraz zabieramy te rzeczy. Ale to rozwaliłem. Au. O nie, spalą się teraz te rzeczy. Zbrojka. Siekierka, mam nadzieję, że nic się nie spaliło. To jest ogień dookoła, jak głupi jestem. Chyba nic się nie spaliło. Plecaczki wszystkie mam, to co najważniejsze mamy. Ale syf mam w tym ekwipunku. Au! Spadamy stąd zaraz. Tylko musimy go zabić. Co on ma w ogóle? Mieczek i sierp. Spróbujmy helpera najpierw zabić. Dobra, padł. Okej. Schodzimy. Nul. Co on robi? Au. Ile ty mi zadajesz w ogóle? Tylko pół serduszka? O, dawaj nobie. Który pierwszy podejdzie? Dobra, bije cię. Lamus. Jakie te bossy są słabe w ogóle. Shiny. To jest lepsze. Czyżby? Jasne, że to jest lepsze. Okej. Shiny sword. Lepsze jest to. Shiny sickle. Okej. Ale ona mi chyba odbiera coś. Minus 8. Ojej, ona mi dużo speeda odbiera. Nie, to nie jest takie zbrojki, która mi speeda odbiera. Niepotrzebna mi będzie. Nie, sorry. Byłaby lepsza, ale... Sorry, speeda mi odbiera. O, jest coś. 15.02.2016. Wiem, że właśnie w lutym 2016 zacząłem współpracę z kaptenem. Znaczy, poznałem kaptena. Idź na zachód po kolejną podpowiedź. Okej. Ej, chwila. Jak zacząłem współpracę z kaptenem, to dokładnie... On miał tą wieżyczkę, miałem dobek na drzewie. Czyżby to była kolejna rzecz związana z tym wszystkim? Zobaczcie na to. Zobaczcie. Czyż to jest mój domek na drzewie, ten stary? Mój pierwszy domek w ogóle, jaki obudowałem. Na jakimkolwiek serwerze. Poza tym, co z X-Ray'em grałem dawno temu. Ale nie, no fajnie. Tu będziemy chyba kończyć. Ale jeszcze sobie zrobimy jednego questa. Ja się cykam. Najpierw pójdziemy na mój domek, może coś tam znajdziemy. Potem pójdziemy sobie na kolejni przeciwnicy. Captain Helper.
Captain Helper. Czy to będzie kolejny boss? Captain, skoro tu jest... Okej. Okay. Ale nie no, myślę, że bossa kolejnego w następnym odcinku ogarniemy. Okej. Okay. Coś tu mam łóżko. Nie chcę tutaj mieć respa. Już jak mówiłem, opróżniłem wszystkie itemki. O! Wodna apokalipsa, tak się nazywał pierwszy odcinek w ogóle z kaptenem. Woda, aha. Tak się nazywał pierwszy odcinek, to jest też podpowiedź do tego, zobaczcie, to jest zalane. To jest kaptenem, myśmy taką niby wodną apokalipsę się tu bawiliśmy. Ale dobra, siemane, kończymy na moim starym domku z Minecraft z kolegą. Z pierwszego odcinka, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia, się, pa, pa, trzymajcie się, cześć.